królowa to najsilniejsza figura na szachownicy, odzywa się on. Ale bez względu na to, jak silna jest bierka szachowa, nie może zapominać, że zawsze jest ręka, która ją przesuwa. Kończy Antonia. Hej, hej, moi drodzy, w ten upalny sierpniowy dzień. Witam was Olga z Wielkiego Buka. Dzisiaj, kochani, historia zatacza koło, początek staje się końcem, a koniec początkiem. A to, słuchajcie, oznacza jedno, domyka się nasza trylogia o czerwonej królowej, domykają się śledztwa, domyka się przeszłość i domyka się historia wspaniałej i genialnej Antoni Scott. Ale czy na pewno? Trochę enigmatycznie, ale zaraz wszystko wam wyjaśnię. Zapraszam na kilka słów o Rey Blanco, Białym Królu. To trzeci po Reina Rocha, Czerwona Królowa i Loba Negra, Czarna Wilczyca, tom bestsellerowej trylogii thrillerów Juana Gomeza Jurado, który recenzuję dzisiaj dla was we współpracy z wydawnictwem SQN. Kto jeszcze, kochani, nie sięgnął po trylogię Czerwonej Królowej, kto nie zna właśnie Reina Rocha, kto nie zna Loby Negry i kto jeszcze nie czytał Rey Blanco, słuchajcie, w tej recenzji mogą się znaleźć pomniejsze spoilery, ale takie malutkie, ciupeńkie. To wszystko ze względu na to, że wszystkie te trzy tomy są, słuchajcie, spójne i one są po prostu ze sobą połączone jedną historią i żebym mogła opowiadać o tomie trzecim, muszę zrobić zawrócenie jakby do tomów poprzednich. Ale od razu wam powiem, że zdradzam tutaj jedynie minimum, tylko to, co muszę powiedzieć, wstęp do tomu trzeciego, nic więcej. To tak jakby co. Dla miłości każdy zrobi wszystko, nawet najstraszliwszą rzecz. Miłość to najpotężniejsze, co istnieje. Biały Król zaczyna się tam, gdzie kończy się Czarna Wilczyca, czyli Loba Negra. John Gutierrez, inspektor John Gutierrez zostaje porwany, natomiast Antonia Scott, genialna Antonia Scott, zostaje sama. No właśnie, zostaje sama i musi działać szybko, celnie, sprawnie. Ona wie, że nie ma wiele czasu. Ona wie, że życie Johna jest w jej rękach. Tym bardziej, że dostała wiadomość. Tajemniczy pan White rozłożył swoje bierki na szachownicy i rozpoczyna się ta ostateczna rozgrywka. Antonia będzie musiała przezwyciężyć wszystkie swoje słabości. Będzie musiała wytężyć wszystkie swoje zmysły. Będzie musiała postawić swój umysł, genialny umysł, w tej największej gotowości. Wreszcie będzie musiała zagrać. O przyszłość Johna, ale także o przyszłość swoją i swojej specjalnej jednostki. Rey Blanco, czyli Biały Król Juana Gomeza Jurado, wyłapuje wszystkie luźne, fabularne nitki. Łączy wszystkie wątki, tworząc jedną spójną całość. Wszystko to, co rozpoczęła Czerwona Królowa, co kontynuowała Czarna Wilczyca, teraz domyka się, słuchajcie, w Białym Królu w jednym widowiskowy sposób. Juan Gomez Jurado, słuchajcie, zawraca tutaj do przeszłości. Odkrywa przynajmniej te karty, które do tej pory były zakryte. Poznajemy tajemnicę Antoni. Bliżej poznajemy jej życie osobiste, jej życie prywatne, wreszcie wchodzimy do jej głowy. Otrzymujemy odpowiedzi na te najbardziej dręczące nas pytania, a wszystko to w kłębowisku jakże równie widowiskowej, pełnej rozmachu brawurowej akcji. Wszystko tutaj, słuchajcie, jest dopięte na ostatni guzik, zresztą jak w całej tej trylogii. Tutaj, słuchajcie, już nie ma miejsca na błędy, dlatego że nasi bohaterowie walczą, walczą na śmierć i życie. Walczą też z czasem i walczą z tym wszystkim, co zostało na samym końcu. No a ten koniec, słuchajcie, jest i spektakularny, i jednocześnie kameralny. Wreszcie mamy też tę klamrę, która tutaj domyka wszystko. Tak jak rozpoczęliśmy tę rozgrywkę w Czerwonej Królowej, kontynuowaliśmy w Czarnej Wilczycy, tutaj właśnie ta klamra się domyka. No i pozostaje tu jedno pytanie. Czy ta opowieść będzie kontynuowana? Czy Antonia Scott powróci? Czy John Gutierrez powróci? Czy to może jest ostatnia misja Antoni Scott? No i słuchajcie, tutaj być może część z was pocieszę, dlatego że Juan Gomez Jurado domknął całość, słuchajcie, w trylogii, ale zostawił sobie na koniec furtkę,
do kontynuacji. To jest, słuchajcie, trochę tak jak w przypadku sagi Millennium z zmarłego Stiga Larssona. Tam również domknęła się historia w trylogii, a przecież jest kontynuowana. Myślę, że nigdy nie wiadomo, co widać tutaj na horyzoncie, ale można podejrzewać, że skoro nadchodzi ekranizacja, nadchodzi serial, to jeszcze nie jest to ostatnie słowo od naszej Anthony Scott i Johna Gutierreza. Myślę, że jeszcze dzięki statusowi bestsellera, no po prostu ich spotkamy w przyszłości i tutaj należy się cieszyć, tym bardziej, że mamy jeszcze prequele do poznania. Możecie być pewni, że Biały Król domyka pysznie wszystko, ale jeżeli będzie kontynuacja, no to oczywiście będziemy czytać. Słuchajcie, za co ja pokochałam trylogię? Za co pokochałam trylogię Czerwonej Królowej? Pokochałam ją przede wszystkim za pomysłowość. Już sam koncept genialnej bohaterki, która staje się naszą osią w opowieści o rozwiązywaniu zbrodni, ale także o jej wewnętrznych tajemnicach, to już, słuchajcie, przyciągnęło moją uwagę. Antonia Scott jest jedyna w swoim rodzaju. I ona z początku może wydawać się podobna do innych bohaterek z literatury gatunkowej, ale ona jest wyjątkowa. Juan Gomez-Jurado udowodnił nam w tej trylogii, że Antonia Scott jest jedyna w swoim rodzaju, podobnie jak metody, jakie stosuje właśnie, by rozwiązywać nie tylko sprawy zbrodni i spisków, ale także by operować swoim własnym, prywatnym życiem. Po drugie, słuchajcie, ja ogromnie sobie cenię widowiskowość tej opowieści, dlatego że ta trylogia jest po prostu widowiskowa. Począwszy od zbrodni, które te obrazy brutalne zapisują się w wyobraźni, skończywszy na tym całym systemie zależności, powiązań i spisku właśnie, jaki istnieje w tej historii. Dzika akcja jest tylko tutaj tą wisienką na torcie. No właśnie, dlatego że w Czerwonej Królowej, co ważne, dzieje się od początku do samego końca. Tutaj nie ma miejsca na oddech. Wreszcie, słuchajcie, zachwyca mnie spójność tej historii. Ta trylogia jest tak naprawdę bardzo prostą opowieścią. Można Reina Rocha streścić tak naprawdę w kilku zdaniach. Ale, no właśnie, ale diabeł czai się tutaj w szczegółach. To jest, słuchajcie, porozrzucana układanka, której kolejne elementy wskakują na swoje miejsce dopiero przy ostatniej kropce ostatniego tomu. Nie ma, słuchajcie, tutaj miejsca na błędy. Juan Gomez-Jurado trzyma wszystkie sznurki w garści. Ja się, słuchajcie, ogromnie cieszę, że zakończenie tej trylogii, czyli Rey Blanco, Biały Król, pozostawia sobie miejsce i furtkę na kontynuację. Ja się po prostu z tego cieszę. Antonia Scott i John Gutierrez to jest, słuchajcie, taki duet, który przyciąga naszą uwagę i pozwala się śledzić, pomimo tego całego chaosu wokół. To dla nich my się tutaj przedzielamy przez cały gąszcz zbrodni. To dla nich bierzemy, słuchajcie, udział w pościgach samochodowych. Wreszcie, to dla nich stajemy wreszcie oko w oko z tym, który przez cały ten czas czaił się w cieniu. I powiem wam tak, Reina Rocha, Czerwona Królowa, to był doskonały i intrygujący początek. Loba Negra, czyli Czarna Wilczyca, to była zaskakująca i intrygująca, dopełniająca kontynuacja. Natomiast nasz Rey Blanco, Biały Król, słuchajcie, to jest i początek, i koniec. To jest tom, który wszystko domyka. To jest idealne zwieńczenie całości. Tutaj historia domyka koła, no i zaczyna się nowy rozdział. Dla mnie, kochani, Reina Rocha, Czerwona Królowa, trylogia Juana Gomez-Jurado to jest najlepsza seria thrillerów kryminalnych i kryminałów tego roku właśnie, no bez dwóch zdań. Myślę, że warto poznać, tym bardziej, jeżeli cenicie sobie literaturę gatunkową tak wysoko, jak cenię sobie ja. No i słuchajcie, to jest głośny bestseller, a wiadomo, dobrze jest trzymać łapkę na pulsie, więc słuchajcie, łapcie trylogia Juana Gomez-Jurado, Czerwona Królowa, Czarna Wilczyca, Biały Król. Tę wspaniałą trylogię mam dla was do wygrania w naszym konkursie z wydawnictwem SQN, a pytanie konkursowe brzmi: gdybyście mogli odwiedzić jakiekolwiek miejsce na świecie, to jakie miejsce chcielibyście odwiedzić i dlaczego to, a nie inne? Swoje odpowiedzi wpisujcie w komentarzach pod filmem. Konkurs trwa przez tydzień, potem wybiorę jednego zwycięzcę. Wyniki pojawią się i w opisie pod filmem, i też w poście dedykowanym na społecznościach YouTube. Taki post pojawia się raz na kilka tygodni.
Tak, kochani, trylogia Czerwonej Królowej jest dla mnie najlepszą trylogią kryminalną tego roku do tej pory. Wszystkie trzy tomy w odstępie kilku miesięcy i dobrze i całe szczęście, bo mamy szansę zapoznać się z tą historią, zanim właśnie pojawi się ekranizacja, wkręcić się w życiorysy Anthony Scott i Johna Gutierreza właśnie, pokochać ten duet, dlatego że to jest taki duet, który przyciąga naszą uwagę, któremu kibicujemy, chociaż w zupełnie inny sposób niż możecie się spodziewać. Zresztą ja Was zachęcam po prostu do tego, byście czytali, byście zagłębili się w tę historię, która stanowi fantastyczną całość. Ogromnie mi się ta spójność podoba. Poza pomysłowością i widowiskowością, właśnie ta spójność. Dlatego, że w wielu takich historiach gdzieś to wszystko się rozłazi. Uhurado się nie rozłazi właśnie dlatego, że ta historia jest tak naprawdę bardzo, bardzo prosta i ona prowadzi do też prostych wniosków. I tutaj nic nie jest tak naprawdę skomplikowane ani pogmatwane, kiedy wszystkie puzzle wskakują na swoje miejsce. No właśnie, kochani, teraz tak. Kto jeszcze nie czytał Czerwonej Królowej, zaczynacie właśnie od pierwszego tomu, kontynuujecie w drugim, czyli w Czarnej Wilczycy i kończycie całość Białym Królem. Tutaj się nie skacze, czyta się po kolei, dlatego że wszystko tutaj się łączy, wszystko się uzupełnia i lecimy po kolei wszystkimi tomami właśnie. Jeżeli jesteście ciekawi poszczególnych tomów i wstępu również do tej historii, zapraszam Was na recenzję Reina Rocha Czerwonej Królowej. Link dostaniecie na końcu właśnie w kafelku końcowym, podobnie jak do Loby Negra. Zachęcam Was, tak jak mówię, bez spoilerów, tamte recenzje są. Dzisiejsza recenzja zawierała tak naprawdę jeden pomniejszy spoiler, no ale musiałam jakoś Was właśnie wprowadzić do tej historii, zresztą w opisie książki, jeżeli czytacie, również ten spoiler jest, więc mam nadzieję, że nie będziecie mieli mi tego za złe. No właśnie, czytajcie i dajcie mi znać, jeżeli już czytaliście, jak Wam się podobało. No i czy lubicie Antonię, czy lubicie Johna i czy czekacie na ekranizację, tak jak czekam ja. No, możecie również poczytać sobie na blogu Wielkiego Buka, jeżeli macie ochotę. A my widzimy się niebawem. Do zobaczenia, pa pa!